Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z miejskim w dniu 14 grudnia 2022 roku. W komisji ogólnie są 4 osoby, na posiedzeniu są 2 osoby. Ustawa oraz statut stanowi, iż posiedzenie jest ważne, jeśli jest co najmniej połowa ustawowego składu komisji, co niniejszym stwierdzam. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wniosek przewodniczącego komisji. Wniosek jest ten sam jak na Komisji Oświaty o dopuszczenie do obrad komisji również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość. Przeczytam wniosek na podstawie artykułu 15 ZX ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z... A ty to dorzucisz, przepraszam, do godziny karteczki. Jeszcze na podstawie artykułu 15 ZX ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i chorób zakaźnych oraz wywołanych w nim sytuacji kryzysowych Komisja Skarg i Petycji na posiedzeniu dzisiejszym postanowiła, za chwilę przegłosujemy, iż od dnia 14 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii posiedzenia komisji w razie potrzeby mogą być zwoływane i odbywać się z wykorzystaniem środków do porozumienia się na odległość, czyli tak zwanym zdalnym trybie obradowania. Kto jest za? 2 głosy za, żadnego przeciw, żadnego wstrzymującego się. Wniosek został przyjęty. Komisja podjęła decyzję. W związku z powyższym ogłaszam przerwę do godziny 18.10 w celu umożliwienia informatyką przygotowania zdalnego trybu. No dobra, tu mamy przerwę. Witaj. Mamy jeszcze 4 minutki, bo ogłosiłem przerwę do godziny 18.10. W takim razie wracamy. Tylko akurat to muszę panu powiedzieć inaczej, no tam pracodawca daje telefony, więc to dlatego... Wracamy do komisji. Szanowni Państwo, wracamy ponownie po przerwie do obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia został wysłany. Czy są uwagi do porządku posiedzenia? Nie. Nie widzę. Nie, no. W takim razie, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 3 za. Jestem za. 3 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek posiedzenia został przyjęte. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. To jest protokół numer 44 z posiedzenia komisji w trybie zdalnym, tak, w dniu 21 listopada. Protokół został wysłany. Czy są uwagi do protokołu? Nie. Nie ma. Nie widzę, dziękuję. W takim razie, kto jest za przyjęciem protokołu numer 44? Jestem za. Za. 3 głosy za, żadnego przeciw, żadnego wstrzymującego się. Protokół numer 44 z posiedzenia komisji w dniu 21 listopada został przyjęty. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Skarga pani Guzek. To jest skarga z dnia 28 listopada 2022 roku. Skarga została do Państwa wysłana, jak również odpowiedź kierownika referatu. Jest to skarga osoby fizycznej, dlatego nie podajemy tutaj danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu osoby skarżącą. Skarga jest na zachowanie kierownika referatu. To jest pierwszy zarzut. Drugi zarzut jest, iż w sprawie pani skarżącej, w sprawie, która została wszczęta w urzędzie, urząd tej pani nie poinformował o tym fakcie. Co do zarzutu pierwszego, nie ma nigdzie opisane, co jest zachowaniem prawidłowym, co nieprawidłowym. Jest to zawsze subiektywne odczucie. Ponadto z wyjaśnień pracowników mamy czarno na białe. Tak, wynika, że nic takiego nie miało miejsca, co skarżąca zarzuca. W związku z tym, iż nie mam potwierdzenia, a skarżąca swojej tezy nie potwierdziła, ani nawet nie uprawdopodobniła, w związku z tym tą kwestią komisja się
nie zajmuje. Natomiast co do zarzutu drugiego, o tym, iż urząd we wszczętej sprawie pani skarżącej i o tym nie poinformował, z dokumentów, z dowodów w postaci dokumentów, czyli tutaj potwierdzeń wysłania, awizowania podwójnego, nie podjęcia, następnie ponownie wysłania informacji, za drugim razem już podjętej korespondencji, jak również tutaj w piśmie... A dopiero 28 listopada. Tak, no jak tak. Również w piśmie uzupełniającym pani skarżąca osobiście w tej sprawie złożyła wyjaśnienia, więc podjęła w związku z powyższym zarzut o niedostarczeniu tak, wezwania, czyli korespondencji, zarzut wynikający z artykułu, złamania artykułu 39 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli doręczenia pism, jest nieprawdziwy, w związku z czym komisja postanawia przedłożyć Radzie projekt uchwały, w którym postanawia uznać skargę za niezasadną. Już mam tutaj wyjaśnienia. Ja przeczytam projekt uchwały. Projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Rumi. Rada Miejska Rumi po rozpatrzeniu skargi pani WZ z dnia 28 listopada 2022 roku na działalność burmistrza miasta Rumi złożonej do burmistrza miasta, a następnie przekazanej zgodnie z właściwością kompetencyjną do Rady Miejskiej Rumi pismem z dnia 29 listopada 2022 roku postanawia uznać ją za bezzasadną. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Rumi oraz uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu jest opisane to, co przez chwileczkę przytoczyłem. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Przepraszam, nie widzę. Nie ma. W takim bądź razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przyjętego projektu? Jestem za. Trzy głosy za. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi został przyjęty. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu siódmego. Skarga pani AW z dnia 5 grudnia 2022 roku. Ta skarga również została zanonimizowana, ponieważ pani, która się reprezentuje, czy jest związana z podmiotem gospodarczym, natomiast treści skargi nie wskazuje na swoje związanie z podmiotem gospodarczym, a więc składa skargę jako osoba fizyczna. Dlatego też dane w postaci imienia, nazwiska oraz adresu również zostały zanonimizowane. Szanowni Państwo, ta skarga również została do Państwa przesłana. Chodzi tutaj o brak dostępu do dokumentów wymaganych w przepisach prawa. Chodzi tutaj o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skarżąca zarzuca nam, iż Gmina Miejska Rumia nie udostępnia planów oraz dokumentów, które gmina jest zobowiązana, czyli planów przestrzennych, aktu rysunku, tak i tych wszystkich dokumentów związanych z planami. Odpowiedzi udzielił naczelnik referatu, pan Paweł Dąbrowski. Również ten projekt został do Państwa wysłany. To są szczegółowa odpowiedź, łącznie z linkami do tej usługi. Te linki są aktywne, sprawdzałem, można wejść w plany, można pobrać te plany aktualne, a więc zarzut tej pani jest niezasadny. Natomiast tutaj widać ewidentnie, że pani reprezentuje podmiot gospodarczy, własny. Swój interes. Ta pani również udostępnia program związany z planami, gdzie te plany można wyświetlać i pobierać w treści aktualnej. Natomiast Szanowni Państwo, my od lat korzystamy z usług, jesteśmy związani z Geoportalem. Jest to największy portal, również portal, z którym tak zwany oficjalny, z którymi współpracuje od lat nasz rząd. Jesteśmy zadowoleni z tej usługi Geoportalu. Tutaj plany są podłączone pod mapy, które Geoportal udostępnia.
Stąd jest to dla nas i wygodne, i również przede wszystkim wygodniejsze dla mieszkańców. Po prostu se najeżdża na w cudzysłowie najeżdża, zaznacza daną działkę na geoportalu dotyczącym Rumi i tam w zakładce mu się wyświetlają informacje, wyświetlają się również plany do pobrania oraz uchwały do tego, więc no, tutaj byłoby nieco bardziej utrudnione, gdyby mieszkańcy musieli wyszukiwać na geoportalu, potem w innym programie wyszukiwać znaczynki. Ta forma jak najbardziej jest zadowalająca. Jest to forma, która przeważa na terenie całego kraju. Zdecydowana większość samorządów korzysta z tego geoportalu. Stąd skarga jest oczywiście bezzasadna, biorąc pod uwagę to, ja przeczytam projekt uchwały. Tak. I będziemy mogli podyskutować. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Rumi. Rada miasta Rumi po rozpatrzeniu skargi pani A z dnia 5 grudnia 2022 roku na działalność burmistrza miasta Rumi złożonej do Rady Miejskiej Rumi postanawia uznać ją za bezzasadną. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Rumi, zobowiązując przewodniczącego Rady do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi oraz uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uzasadnieniem jest dokładnie to, co opisałem, tylko tutaj opisane w szczegółach przez naczelnika, łącznie z usługą Atom i z tymi aktywnymi linkami do pobierania. Tak, biorąc to pod uwagę, spełniamy wszystkie wymogi stawiane gminą w tym zakresie, zarówno przepisów polskich, jak i przepisów europejskich rozporządzeń. Czy są jakieś uwagi, komentarze do samej skargi bądź do projektu uchwały? Nie. Nie ma uwag. Odpowiedź pana naczelnika była bardzo wyczerpująca. Też to zweryfikowałam, także uważam, że tutaj sytuacja jest jasna. Jest tu jak najbardziej jasna. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Jestem za. Trzy za. Trzy głosy za. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw? Nie widzę. Trzy głosy za, żadnego przeciw, żadnego wstrzymującego się. Projekt uchwały został przyjęty. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 8. Zapytania i sprawy wniesione. Nie mam. Nie mam. Ja również jako takich nie mam. Tak, może bo jutro nie będzie naszej koleżanki Liliany, także chcieliśmy ci życzyć wszystkiego najlepszego i przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Mocno ściskamy za ciebie kciuki. Dziękuję bardzo. Tęsknię za wami. My za to też widzisz, zobaczmy, normalnie robimy wszystko, co możemy. Nie? Wracaj do nas jak najszybciej. Ja cały ekran wypełnia mi pan Arkadiusz, jak do mnie macha, także ja odmachuję teraz też, ale wybaczcie, nie jestem trochę w stanie się pokazać. Okej. Dobrze, jeśli nie mamy innych spraw, to bardzo państwu dziękuję i zamykam posiedzenie komisji. Dzisiejszy. Dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję państwu. Dziękuję. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Trzymaj się.